Chyba wszyscy jak tu siedzimy, zgodzimy się ze sobą, że nie był to najlepszy występ legii Warszawa. Ale nie uważam też, że na tą Legię należy spuszczać po tym spotkaniu jakiś wiadra pomyj, bo nawet najsilniejszym zespołom w Europie zdarzy się czasem jakiś słabszy występ z niżej notowanym przed spotkaniem zespołem. No bo kurczę, bądź co bądź ta legia jednak dzisiaj wygrała, no to nie powinniśmy aż tak mocno narzekać. No ale trzeba przyznać otwarcie, że więcej z tego spotkania zespół z Warszawy raczej nie był w stanie wycisnąć. I w ogóle po tym meczu mam jakiś taki dziwny mindfuck, bo zazwyczaj polska piłka klubowa kojarzy się z żelaznym bronieniem swojej bramki i słabymi atakami ofensywnymi. A Legia gra zupełnie na odwrót. Bo grę ofensywną naprawdę nie można się przyczepić, to jak kombinacyjnie zespół z Warszawy potrafi wymienić kilka podań na własnej połowie, na, na połowie rywala. I stworzyć groźną sytuację, Mladenowicz dzisiaj przychodził samego siebie, Juranović to samo. Ten nieszczęsny Bartosz Kapustka też dzisiaj przez te trzy pierwsze minuty przechodził samego siebie. Ta bramka na 1 do 0 to w ogóle miałem wrażenie jakbym oglądał Kapustkę... Z 2015 roku, jeszcze z Krakowi, kiedy minął w jednym z meczów z Koroną Kielce na wyjeździe, bodajże, gdzie Krakowia wygrała 3-0. Możecie tego nie pamiętać. Ja to pamiętam, ponieważ mam właśnie zaśmiecony mózg takimi informacjami. No to właśnie z takich akcji z Krakowi kapustkę pamiętam z tych najlepszych czasów. Andre Martinz dzisiaj był kozakiem, Lukinias był kozakiem, zawiedli może nieco Peckhardt oraz Emreli z racji tego, że oglądam mnie od niedawna kilku kibiców z Azerbejdżanu, no to przetłumaczę teraz na język angielski. Emreli is great, we love him. Ale tak jak mówiłem, największą bolączką legi jest obrona i mówiłem już to po meczu z Bodo -Glimt, tym pierwszym, po tym drugim nawet meczu z Bodo -Glimt. i po meczu Super Pucharu, także w każdym z możliwych trzech spotkań. A najgorzej dzisiaj zagrał w obronie niestety Hołownia. Kołownia, który bardzo dużo tracił piłek. Nie chcę powiedzieć patologicznie dużo, ale patologicznie dużo. Niestety, takie błędy, jakie robił właśnie Hołownia w tym meczu, mogą na późniejszych etapach być niewybaczalne. Już dzisiaj było bardzo blisko, że po takiej stracie w Talin strzelił bramkę. Zresztą nie tylko Hołownia dawał koncert w obronie, bo nawet Jędrzejczyk i Wieteska częściej się mylili niż zazwyczaj. Także droga Legio, okienko jeszcze jest otwarte, można ściągnąć jakiegoś obrońcę. No, lub jakoś przetasować ustawienie, żeby nie wiem, skonsolidować tą obronę. Bo ewidentnie jest problem. W końcówce się ucieszyłem, bo mieliśmy bramkę Lopeza, tego boskiego Lopeza, drodzy Państwo, który o dziwo mnie zaskoczył. Dzisiaj zagrał naprawdę pozytywnie, nie, nie tylko jeśli chodzi o tego gola, ale momentami był również aktywny w rozgrywaniu akcji. W sumie zrobił coś podobnego jak w tamtym sezonie w meczu z Lechem Poznań na Łazienkowskiej, gdzie w 90 minucie strzelił bramkę na 2-1. Także fajnie no, Legia wygrywa, mamy 5 na 5, 5 zwycięstw polskich klubów w europejskich pocharach w tym sezonie na 5 możliwych meczów. Jestem mega ciekawy, czy ta statystyka przedłuży się do jutra, czyli do czwartku, bo uważam, że jutro będzie o to znacznie trudniej. Śląsk pogoń Iraków, te mecze omówię na tym kanale, postaram się, jeśli mi się uda, jeśli nie wybuchnie mi w głowa przy okazji. Więc yy, zapraszam Was do subskrybowania, żeby nie przegapić. Zapraszam na Facebooka, Tradaj, Instagrama, Tradaj oraz do yy, posiadania dobrego humoru, ponieważ polskie kluby dalej wygrywają i ten piękny polski sen trwa. I niech trwa, czego Wam i sobie życzę.